Witam serdecznie. Jak zapewne wiesz, ostatnio miała miejsce specjalna konferencja Fame MMA, gdzie dostaliśmy dużo nowych informacji o tym, co się będzie działo w 2022 roku. W tym filmie podsumuję Ci wszystkie najważniejsze informacje. Będę bardzo wdzięczny, jak zostawisz suba na kanale. Przechodząc do meritum. Sylwester Wardenga, nowym prowadzącym konferencję oraz Cage'e. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Będzie na pewno ciekawie. Ogłoszenie walki Japczana z Robertem Pasutem. Japczan przechodzi z High League do Fame'u, a Pasut zadebiutuje w Oktagonie. Kolejnym debiutantem będzie Konopski. Podobno mają już rywala, ale jeszcze go nie poznaliśmy. W roku 2022 nie mogło zabraknąć również rodziny Murańskich. Na razie wiemy, że zawalczy młody Muran i jego tata, ale bardzo możliwe, że zobaczymy panią Joannę, żonę Jacy. Od teraz bilety na galę oraz pay-per-view będzie można zakupić w salonach Empika. Mateusz Spysiński dołącza do grona zawodników Fame'u. Ogłoszenie walki Normana Parka z Popkiem w MMA na najbliższej gali 26 marca. Długo wyczekiwana walka włodarzy, czyli Boxdela z Wojtkiem Golą, ma dużą szansę się odbyć. Warunkiem jest jednak zejście Boxera do 100 kg wagi. Majewski zapowiada wypunktowanie Wardenki na Cage'u. Boxdel i Wojtek Gola wyrażają swoje niezadowolenie o odejściu Don Cassio z Fame'u, który miał zawalczyć na najbliższej gali z Seriusem. Ogłoszenie walki Nitro z Unboxalem będzie to main event na najbliższej gali. Do klatki powraca DJ Palasite. W tym roku zobaczymy również w klatce długo wyczekiwanego Xayo. Mało już przeciwnika, ale na razie go jeszcze nie znamy. To by było na tyle. Pamiętaj o zostawieniu suba na kanale i do zobaczenia w następnym filmie.